Dzień dobry, moi mili. Witam się z Wami ja, Edyta i pan Górek Patryk. Hej, tu mama Stomika. Mój syn miał wyłonioną stomię w wieku 15 lat z powodu choroby Hirschsprunga. Cześć, nasz synek Olek urodził się w 2016 roku w listopadzie. Tuż po porodzie miał wyłonioną stomię z pęcherza moczowego z powodu refluksu pęcherzowo-moczowodowego, który był... Dzień dobry, jestem mamą Kornelki. Po tym jak dowiedziałam się, że moje dziecko ma mieć wyłonioną stomię, przestraszyłam się, bo nie wiedziałam, czy sobie poradzę z tą sytuacją, ale po rozmowie z lekarzem zrozumiałam, że to jedyny ratunek dla mojej córki. Fizycznie Patryczka ze mną tutaj teraz nie ma, ponieważ jest w przedszkolu, a ja wykorzystałam sobie moment na to, aby nagrać dla Was to wideo. Ale jak możecie tutaj zauważyć na załączonym obrazku, kangurek ma przyklejone dwa woreczki. I właśnie takim stomikiem jest mój synek. Jako rodzice dziecka ze stomią staramy się żyć normalnie. Tymak uczęszcza na bardzo intensywną rehabilitację, bo chcemy zapewnić mu jak najlepsze życie w przyszłości. Ale najważniejsze jest dla nas to, żeby był radosnym, szczęśliwym, zadowolonym, pokojnym dzieckiem. Mamy wyłonione dwie przetoki. Te przetoki mamy wyłonione od urodzenia i będziemy z nimi już do końca życia. Więc streszczę Wam teraz pokrótce naszą historię. Patryczek w chwili obecnej ma 9 lat, więc cała historia zaczęła się u nas 9 lat temu. Oczywiście byłam przerażona, byliśmy przerażeni, jest to nasze trzecie dziecko i synek urodził się z wieloma wadami rozwojowymi. I tutaj nie było czasu, aby się zastanawiać nad tym, co jest dobre, a co nie. Wyłonienie przetok były operacjami ratującymi jego życie, więc dzięki tej metodzie tak naprawdę moje dziecko dzisiaj żyje. Patryk jest bardzo pogodnym dzieckiem, bardzo uśmiechniętym. My korzystamy z życia pełną piersią, na tyle, ile się da. Bardzo lubimy latem jeździć nad wodę, kąpiemy się. Nie ma tutaj z tym żadnego problemu. Oczywiście odpowiedni strój, który zakrywa te woreczki, jakiś mini namiot, w którym mogę go przebrać i po prostu nie ma tematu. My uczymy tutaj nasze środowisko wokół, że wśród nas są takie dzieci i ludzie dorośli, którzy mają wyłonioną przetokę i absolutnie nie trzeba się nazywać. My nie jesteśmy jakimiś stworami z kosmosu, które są zupełnie inne. Nie, my jesteśmy wszyscy tacy sami. Moja droga mamo, mój drogi tato, dobrze wiesz, że to od Ciebie będzie wszystko zależało, w jaki sposób Ty podejdziesz do tej sytuacji. Jeżeli podejdziesz w taki sposób, że nie ma tematu i nie ma sprawy, w takim kontekście będziesz wychowywał swoje dziecko. I ja z całego serca Ci tego życzę, ponieważ ja uwielbiam dzisiaj te worki i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. A i jeszcze jedno zapomnieliśmy najważniejsze. Chcielibyśmy pozdrowić bardzo serdecznie panią Madzię pielęgniarkę, która jest tutaj z nami na grupie drużyny Torbacze. Była Pani dla nas wielkim wsparciem, naszym aniołem stróżem. Bez Pani rad i cennych wskazówek nigdy nie dalibyśmy rady. Robi Pani kawał dobrej roboty. Jędruś bardzo pozdrawia, przesyła buziaczki. Dawaj, Pani Madzi, buziako. Madzia, pozdrawiam. Madzia, pozdrawiam.